I co, zasnęła? Kasia zrozumiała, że jeśli nie znajdzie dla siebie i Julki nowego mieszkania, może stracić prawo do opieki nad dzieckiem. Nie stać jej na wynajem samodzielnego mieszkania, więc postanowiła poprosić mamę o pomoc. Zajmuje pani kurator z sądu i powiedziała, że nie mogę mieszkać z Julką u Leny. No, ale ty się dziwisz? Przecież ja od zawsze mówię, że to nie jest mieszkanie dla dziecka. Jeszcze ta Melania wariatka. Od początku mówiłam, zamieszkajcie tutaj. Mamo, żebyśmy się pozabijały. A już nie rób ze mnie, wiesz, takiego potwora. To wolisz, żeby dziecko mieszkało w Melinie? Ale mieszkanie Leny nie jest Meliną. No jasne. Lena alkoholiczka, Melania postrzelona całkowicie. Możesz tak nie mówić o moich przyjaciółkach? Przychodzę do ciebie i proszę cię o pomoc, a nie chcę mi się wysłuchiwać, jak bardzo nie lubisz moich znajomych. No to dobrze, to teraz mi powiedz, czego ty ode mnie oczekujesz? Że jak możesz i czy w ogóle jesteś w stanie, to czy mogłabyś mi pożyczyć pieniądze na wynajem mieszkania? Ja ci nie pożyczę. No ale co, dlaczego? Bo tak. Chcesz, żeby mi odebrali prawa do Julki? Wiesz co, mamo, raz w życiu przychodzę do ciebie i proszę cię o pomoc. Raz w życiu i ty mi odmawiasz. Co w ogóle jest z ciebie za matka? Weź ty się uspokój i zacznij myśleć logicznie. Przestań, bo ja cię nienawidzę, rozumiesz? Myślisz, że jestem okrutna? No bo jesteś. Dlatego, że chcę twojego dobra? Nie chcę, żebyś miała kolejne kłopoty? Zobacz, nawet jak wynajmę ci to mieszkanie, a za pół roku będziesz wrakiem. Dlatego mówię ci... Posłuchaj mnie, a Julka będzie zaniedbana, bo ty będziesz ciągle w pracy. Dlatego mówię ci i tłumaczę, że za pół roku mam dostać podwyżkę, więc wtedy dam sobie radę. No jasne, i całe pieniądze przeznaczysz na mieszkanie, zamiast się bawić w twoim wieku. No nie, to znaczy, że mam mieszkać z mamusią. Kasia, ale Julka lubi tu przebywać. Mamo, my się cały czas kłócimy, oj, cały czas. Oj, oj, wszyscy się kłócą. Ale my bardziej. Przestań gadać, co ty o tym możesz wiedzieć? Zresztą to nie o to chodzi, tak? Teraz musisz podjąć jedną słuszną decyzję. Musisz zamieszkać tu z Julką. I przestań, wiesz, panikować, zachowywać się w ten sposób. Idź zadzwoń do tej pani kurator. Zadzwonię zaraz. No i widzisz, bardzo dobra decyzja.